próbne matury zostaną przesunięte? Decyzję podejmie szef Main Czarnek. Nowe obostrzenia. Próbne matury w województwie warmińsko-mazurskim, prawdopodobnie przesunięte. Jak zapowiedział Adam Niedzielski, prawdopodobnie próbne matury w województwie warmińsko-mazurskim zostaną przesunięte. Decyzję podejmie szef Main Przemysław Czarnek, mówił szef resortu zdrowia. Szef MZ był pytany na konferencji prasowej o obostrzenia wprowadzane przez rząd od soboty dla województwa warmińsko-mazurskiego w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Zapowiedział, że jego resort, wprowadzając obostrzenia, używa dwutygodniowego okresu ich obowiązywania. Dodał, że MZ ma też umowę z szefem Main Przemysławem Czarnkiem dotyczącą tych okresów. Jeżeli te wskaźniki trochę wolniej będą rosły, to będziemy mogli nawet za tydzień podjąć decyzję o powrocie do stanu sprzed wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, RET. Wszystko to zależy od scenariusza, jaki będziemy mieli, powiedział. Minister został też zapytany o próbne matury w województwie warmińsko-mazurskim w kontekście tego, że zostały one zaplanowane na przyszły tydzień. Prawdopodobnie zostaną one przesunięte. Decyzję podejmie minister Czarnek, odpowiedział. Zmiany w jednym województwie. Niedzielski poinformował też, że od soboty w całym kraju poziom restrykcji pozostaje taki, jak obecnie, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. W województwie tym chcemy wprowadzić regulacje dyscyplinujące. Chcemy, aby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, a galerie, muzea, kina, hotele oraz miejsca użyteczności publicznej niestety znowu zostały zamknięte, informował minister zdrowia. Dodał, że dotyczy to również kortów i basenów. Wysoki stopień absencji uczniów w szkołach. Niedzielski zwrócił uwagę, że w województwo warmińsko-mazurskim jest największy wskaźnik absencji w uczniów w szkołach oraz wskaźnik przejścia szkół na zdalne nauczanie. O ile w Polsce ten wskaźnik przejścia na nauczanie zdalne jest niski, wynosi 1-2%. To w województwo warmińsko-mazurskim mamy prawie 7% wskaźnik absencji, a jeżeli chodzi o placówki, to prawie 10%. Poinformował minister. Zaznaczył, że na Warmii i Mazurach wskaźnik zakażeń koronawirusem wśród nauczycieli także jest wysoki, wynosi ok. 7%, natomiast w skali kraju to niecałe 2%.